Witam Was bardzo serdecznie na moim kolejnym filmie z serii Ekonometria w Excelu na kanale YouTube. Jestem korepetytorem online z przedmiotów ekonomicznych, ale tylko ilościowych. Między innymi, jak widzicie tutaj, z ekonometrii. Możecie zawsze do mnie napisać na adres mailowy zadania-projekty@wp.pl, ewentualnie wejść na stronę internetową moją zadania-projekty.pl i powiedzmy, zobaczyć, w czym mogę Wam pomóc. Dzisiaj Wam chciałam pokazać element weryfikacji modelu. Zrobię taką serię filmików po kolei z każdego elementu. Oczywiście oddzielnie, bo nie każdego musi oczywiście cała analiza ekonometryczna interesować. Więc pierwszym elementem, który tutaj chcę omówić, jest badanie ekonometrycznej sensowności ocen parametrów strukturalnych modelu. Generalnie tak zwane zjawisko koincydencji. Polega ono na tym, że jeżeli oddzielnie gdzieś wygenerowaliśmy, jakie współczynniki korelacji powinny nam wychodzić, czy powiedzmy, jakie wychodzą z danych ekonometrycznych, które użyliśmy do budowy modelu, i wychodzi na to, że dwie zmienne, przykładowo w tym modelu, które weszły do modelu, posiadają korelację dość silną, jak widać tu, bo to jest od minus 1 do plus 1, ale wynik nam wyszedł bardzo niski i ujemny. Niski, czyli chodzi o to, że bliski już jej jedynce na minusie, i te wyniki są na minusie, i wyszło nam z raportu wyników w programie Excel, że współczynniki przy X1, jak i przy X2, czyli oszacowane parametry strukturalne, mają jakiś tam wynik, ale ujemny, to możemy na pewno zauważyć, że znaki są identyczne, czyli zarówno w przypadku zmiennej X1, jak i X2, tutaj zmienna posiada ten sam znak, tak samo tutaj w przypadku zmiennej x2. Co to nam daje? No to bardzo właśnie mamy ładnie napisaną interpretację taką szablonową. Ponieważ te znaki się zgadzają, więc możemy powiedzieć, że uzyskane szacunki parametrów strukturalnych modelu, czyli tutaj, wskazują kierunek zależności między zmienną objaśnianą, czyli y, a zmiennymi objaśniającymi, to akurat wiadomo x1, x2, taki sam, czyli zgodny z zależnością, która wynika, czyli z tą korelacją, którą tu mamy. Czyli to jest poprawne, to jest tak, jak powinno być. Zachodzi zjawisko kointegracji. Ja Was zachęcam do nauki, do przeglądania kolejnych moich filmów. Jak najbardziej znajdziecie tam coś, na pewno, co przyda Wam się do wykonania swojego samodzielnego opracowania. Ja Was pozdrawiam i zachęcam do nauki.